Zabiegi Botox jest to potoczna nazwa na wykonywanie zabiegów ostrzykiwania mięśni twarzy, w zasadzie mięśni górnej połowy twarzy, toksyną botulinową. Wiele mitów jest o tym, że jest to preparat, substancja niebezpieczna. Ona tylko niestety brzmi niebezpiecznie, natomiast jeżeli jest prawidłowo wykonany zabieg, jeżeli lekarz, który wykonuje, ma w tym duże doświadczenie, tutaj nie istnieje żadne niebezpieczeństwo, żeby uszkodzić na przykład mięsień, czy porazić w taki sposób, bo de facto toksyną botulinową porażamy mięśnie, ale porazić w taki sposób, żeby na przykład twarz zniekształcić. Zawsze to powinno się wykonywać symetrycznie i dokładnie, precyzyjnie wyliczać dawki. Najczęstszymi wskazaniami do wykonania zabiegu toksyną botulinową są głębokie bruzdy, zmarszczki poprzeczne czoła, zmarszczki okolicy gładzizny, czyli tak zwane zmarszczki złości bądź lwie zmarszczki, to jest okolica między brwiami, i zmarszczki potocznie nazywane kurzymi łapkami, inaczej niektórzy nazywają też je zmarszczkami śmiechu. Wskazania, jak widać, do tego typu zabiegu są dość proste. Większość osób, najczęściej są to panie, bywają też panowie, sami są w stanie określić rzeczywiście, czy te zmarszczki już przeszkadzają, i wtedy można wykonywać taki zabieg. Istotną rzeczą jest jednak to, aby bezpośrednio przed zabiegiem, badając już pacjenta, lekarz, który ma wykonywać taki zabieg, dokładnie zbadał siłę tych mięśni i określił dawkę, ich rozłożenie, ich układ, po to, aby uzyskać taki efekt, jaki dana osoba sobie życzy. Często osoby, które wykonują takie zabiegi, pytają mnie o to, jakie są przeciwwskazania do tego zabiegu. Podstawowym przeciwwskazaniem jest prosta rzecz, czyli infekcja, jakakolwiek infekcja, na przykład przeziębienie, grypa, jakakolwiek choroba gorączkowa, no już nie mówiąc o zapaleniu płuc, czy jakichś bardzo poważnych chorobach infekcyjnych. Natomiast jeżeli osoba, która chce taki zabieg wykonać, jest zdrowa, nie jest przeziębiona, nie gorączkuje, dobrze się czuje, nie bierze, nie zażywa również żadnych leków przeciwkrzepliwych, czy na przykład nie jest poddana terapii lekami przeciwkrzepliwymi, bądź też takie sytuacje się zdarzają, bądź na przykład choruje na nowotwory i jest w trakcie takiej terapii, takie osoby nie mogą wykonywać zabiegów toksyną botulinową. Nie wykonujemy również tych zabiegów u kobiet w ciąży. Jest to bezwzględne przeciwwskazanie. Również w okresie karmienia piersią takich zabiegów nie powinno się wykonywać. Sam zabieg przeprowadzany jest na fotelu kosmetycznym w pozycji takiej półsiedzącej. Jest to najwygodniejsza też pozycja dla wykonującego zabieg. Są to pojedyncze ukłucia w te okolice, w których chcemy zablokować mięśnie, które powodują nam tak mocne zmarszczki. Podczas zabiegu skóra jest schładzana w celu zmniejszenia uczucia ukłucia, tej bolesności wywołanej ukłuciem. Bywa tak, że nawet niektóre osoby zupełnie prawie nie czują takiego ukłucia na schłodzonej skórze. Również schłodzenie służy temu, aby nie było zbyt dużego krwawienia. Tu muszę zaznaczyć powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, aby przed samym zabiegiem tego typu po prostu nie pić kawy. Kawa powoduje rozszerzenie naczyń włosowatych i po prostu zwiększenie krwawienia podczas zabiegu, co niestety może skutkować powstaniem siniaków. Preparaty zawierające toksynę botulinową produkowane są przez różne firmy. W naszym gabinecie używamy przede wszystkim takich preparatów, które są pewne, sprawdzone, zawsze zakupione w aptece z firmy, która posiada certyfikację na tego typu preparaty. Toksyna botulinowa, jej zadaniem w przypadku tego typu zabiegu jest zablokowanie receptorów ruchowych w mięśniach, które podajemy. I to powoduje osłabienie tych mięśni i automatycznie w tym mechanizmie zmniejszenie bądź nawet redukcję do zera marszczenia się danych okolic twarzy. Najistotniejszą rzeczą dla każdego pacjenta jest oczywiście to, jaki uzyskamy efekt. I tutaj
ta skala jest stosunkowo duża, zależy od bardzo, bardzo wielu czynników, między innymi od indywidualnej budowy twarzy. Taki efekt w miarę jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę w momencie, kiedy ja już osobiście badam daną osobę przed samym zabiegiem. Natomiast generalnie spodziewamy się tego, że mięśnie będą na tyle osłabione, że podczas normalnej mimiki twarzy nie będziemy marszczyć czoła, nie będziemy przy uśmiechu marszczyć okolic kurzych łapek, nie będziemy, nasza twarz będzie po prostu łagodniejsza. Jest oczywiście możliwość taka, że mięśnie będą tak mocno zablokowane, że w ogóle nie będą się marszczyły. Ja osobiście zazwyczaj polecam przyblokowanie tych mięśni w taki sposób, aby one nie były za mocno porażone, aby ta minimalna mimika i wyraz twarzy, który ma każda osoba ma naturalny, żeby on jednak troszkę pozostał. Jakie mogą występować powikłania po tego typu zabiegach? Przede wszystkim, ponieważ jest to formalnie, fizycznie ukłucie, jest możliwość, czy pozostaną pewne siniaki. Oczywiście siniaki się wchłaniają, jest to kwestia kilku, góra kilkunastu dni i ich po prostu nie będzie. Natomiast trzeba się z tym liczyć. Zazwyczaj są to, jeżeli występują, to są to bardzo niewielkie siniaczki, które w przypadku kobiet na przykład bardzo łatwo dają się zamaskować makijażem. Natomiast w mojej praktyce zdarza się to stosunkowo rzadko. Może co szóstej, siódmej, nawet może co dziesiątej osobie. Większość osób jednak tych siniaków nie ma. No, jestem w stanie to uzyskać dzięki przede wszystkim schładzaniu skóry. Bezpośrednio po samym zabiegu można normalnie funkcjonować. Prośba jest tylko taka, aby nie wykonywać jakichś ruchów fizycznych, jakichś zdecydowanych, czy ćwiczeń fizycznych, skłonów, nie pójść na przykład na siłownię. Wtedy co może wystąpić? Może się zdarzyć ból głowy. Oczywiście on po lekach przeciwbólowych przechodzi, ale no taka możliwość istnieje. Kolejną ważną rzeczą po zabiegu toksyną botulinową jest unikanie przez przynajmniej 10 dni rozgrzewania tych okolic, w których była podawana toksyna botulinowa. Przede wszystkim unikanie sauny, solarium, również niskich temperatur, czy na przykład kryokomory. I bardzo zawsze proszę o to, żeby nie masować tych rzeczy, nie rozcierać. Czasami nawet bardzo intensywne ćwiczenia, fitness, siłownia, gdzie ciało się spoci, skóra się spoci, też osłabiają efekt tego zabiegu. Z innych powikłań, czasami, bardzo rzadko, ale czasami zdarzają się takie sytuacje, że osoby niezwykle wrażliwe, czyli osoby, które na przykład pierwszy raz wykonują zabieg, po zabiegu, zwłaszcza toksyną botulinową na okolice kurzych łapek, mogą mieć przejściowe, lekkie obrzęki dolnych powiek. Ja zawsze wtedy proszę pacjentów o to, żeby zadzwonili, mają pełen kontakt ze mną i zawsze informowali mnie o tym. Jeżeli będę miał taką informację, na pewno będziemy w stanie sobie nawet z taką sytuacją poradzić. Na pytanie, jak długo utrzymują się efekty takiego zabiegu, no, mogę odpowiedzieć, że standardowo jest to 6 miesięcy, około pół roku czasu, ale zdarzały się sytuacje, w których były osoby, u których ta toksyna botulinowa się wchłonęła już po 4 miesiącach, a rekordzista miał taki efekt nawet do prawie 2 lat. Każda osoba przed takim zabiegiem oczywiście podpisuje zgodę na ten zabieg. W zgodzie między innymi jest takie sformułowanie: czas, po upływie którego może bądź powinien zostać przeprowadzony kolejny zabieg. Co to znaczy może, co to znaczy powinien? Może wcale nie musi, nie ma absolutnie żadnej konieczności powtarzania tego zabiegu. Jeżeli toksyna botulinowa przestanie działać, po prostu sytuacja wróci do punktu wyjścia. Nie będzie gorzej. Wiele osób mówi, że jest gorzej po tym, że po tego typu zabiegu, kiedy przestaje działać ten zabieg. To jest niestety taka opinia emocjonalna. Często przyzwyczajamy się do tego, że jest dobrze i potem jak wraca to wszystko do punktu wyjścia, zaczyna nam to coraz bardziej przeszkadzać. Więc stąd to sformułowanie może. Kiedy powinien? No, powinien wtedy, kiedy chcemy
rzeczywiście utrzymywać ciągłość tego efektu. Wtedy powinniśmy wykonać ten zabieg, ale w tą część, w tą rubrykę ja wpisuję zawsze 6 miesięcy. Raczej nie polecam wykonywania wcześniej tych zabiegów, ponieważ może dojść do kumulacji dawek no i rzeczywiście no, braku kontroli nad efektami działania toksyny botulinowej. To wszystko, o czym mówię, to są najważniejsze rzeczy przy tego typu zabiegu. Oczywiście każda osoba musi być traktowana indywidualnie i oczywiście zabieg jest zawsze dostosowany konkretnie do danej osoby. Efekty zawsze są indywidualne, dlatego ten kontakt z lekarzem, pacjenta z lekarzem, który wykonuje zabieg, jest bardzo ważny. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam.